Druk nr 389. Teraz będą trzy projekty uchwały. Szanowni Państwo, zrobił to zarząd, nie komisja, dlatego że to wyniknęło po komisji. Nie chcieliśmy jakby zmuszać komisji, żeby ponownie się spotykała, tym bardziej, że sprawa jest kosmetyczna, a mianowicie w tej uchwale na rok 2014-13, teraz w projekcie, nie mieliśmy tam dopisane, że z zakresu budowa i przebudowa ulic wraz ze oświetleniem. Bo wtedy, jak były tworzone te projekty uchwały, to jest oczywiste, dlatego że jakby z podstawy prawnej to wynika. Ale mimo wszystko Zikit się zwrócił, że z podstawy prawnej oni chcą, żeby to było w pełni czarno na białe napisane. Więc jest to tylko korekta. Nic się nie zmienia w tych trzech kolejnych uchwałach, jeśli chodzi o kwoty, lata realizacji. Zmienia się tylko, że jest pełna nazwa w tej rubryce po prawej stronie. Nic więcej. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk nr 390, analogiczna sytuacja. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk nr 391, identyczna sytuacja. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.